W czarnym garniturze, w białej koszuli, czarnym krawacie, w czarnych półbutach i czarnych skarpetkach siedział przy stole po skończonym posiłku. Krawat luźno opinał jego bladą szyję. Ostatni guzik koszuli niedopięty, rozpięta kamizelka dusiło go. Obrączka i złoty sygnet z czeskim topazem na palcach prawej dłoni. Na twarzy zmęczenie i żal, jak to po odwiedzinach na cmentarzu. Zmęczony, ale już nie głodny. W kuchni rozgotował chleb, dodał masła, przetarł przez sito, doprawił kminkiem i solą. Wkroił trochę jabłka. Była jak u Starki. Jutro kupi suszonych jabłek, śliwek i gruszek i będzie bogaciej. Na to mu przyszło. Som se waży i som je. Nigdy by nie pomyślał. Na półmiseczku resztka anyszków ze stypy. Anyski, chanyski. Tak się jeszcze niedawno drzaźnił ze swoją. Po powrocie z grobu żony nie przebrał się. Jaki sens miało szanowanie rzeczy? Niebawem dzieci wyrzucą wszystko oprócz pieniędzy. A tych już nie będzie. Te do śmierci wyda sam. Nie jest ich też aż tak wiele. Wyda, a resztę podzieli sprawiedliwie i rozda. Przed śmiercią, żeby po śmierci kłótni było mniej. Co komu do domu, kiej chałupa nie jego.